Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek serii Wad dla zaawansowanych wiąże się z datą 1 lipca 2021, czyli ze zmianami, które wprowadzono w przepisach polskich w związku z implementacją. Implementacją rozwiązań, które mają na celu jest również i cel zasadniczy oraz także ten taktyczny i operacyjny, zmianę koncepcji opodatkowania dostaw towarów oraz rozliczania, co bardzo ważne, czyli dokumentowania, deklarowania i ewidencjonowania oraz zapłaty podatku z tytułu dostaw towarów na rzecz konsumentów, w obrocie transgranicznym. To oczywiście jest tam, kryje się pod takim słowem tam e-commerce, ale to nie musi być koniecznie w sensie handlu elektronicznego. I jest te rozwiązania, jest ich tam sporo. Ja w tym momencie nie będę do wszystkich się odnosić. Odniosę się, zresztą to jest zachęta ze strony widzów, żeby się do tych problemów w szerszym zakresie uwzględnić w tym cyklu. I chodzi o wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość w procedurze szczególnej. Wiemy, że przypomnę, że to jest przypadek, w którym to jest tam zastąpiło w istotnym zakresie sprzedaż wysyłkową, czyli towar jest wysyłany, tu dla uproszczenia, z Polski z gestią transportową po stronie dostawcy do innego państwa członkowskiego, a nabywcą są niepodatnicy albo podatnicy nie rozliczający podatku z tytułu WNT, czyli podatnicy zwolnieni. Ten wątek już raz był poruszony, być może trzeba się do niego wrócić, bo jest sprawą dość skomplikowaną, ale głównie tu chodzi o konsumentów i tych podatników, którzy nabywają towary jak konsumenci z perspektywy, no oczywiście, podatku od towarów i usług. Jak wiemy, ten podmiot może po przekroczeniu tej śmiesznie niskiej kwoty sprzedaży podmiotowej, 42 tysiące złotych netto, jest albo musi się, bo tam miejsce dostawy jest na terytorium tamtego państwa zakończenia transportu, jeżeli przekroczy się te 42 tysiące złotych, bo w przypadku do tych 42 tysięcy złotych miejscem dostawy jest kraj rozpoczęcia transportu, czyli to jest fakturowane, dokumentowane, a dokładnie dokumentowane na zasadach ogólnych, bo to jest dostawa na terytorium kraju na rzecz konsumentów, czyli nawet powinna być objęta obowiązkiem kas rejestrujących. Powyżej tej kwoty albo trzeba się zarejestrować w państwie zakończenia transportu, bo wtedy miejscem świadczenia jest kraj zakończenia transportu, no albo trzeba wybrać procedurę szczególną, rozdział tak zwaną unijną, bo adresuje to oczywiście, to może być również tak zwanej procedurze nieunijnej, czyli dział 12, rozdział 7, natomiast nas interesuje rozdział 6a, czyli procedura tak zwana unijna, czyli ta, która jest adresowana do polskiego podatnika, który ma siedzibę na terytorium Polski i przede wszystkim i wybrał tę procedurę ze względu na to, że się nie chce rejestrować w tamtych państwach. I on wtedy, jak wiemy, składa po kwartale deklarację kwartalną, odrębną od deklaracji od JPKV7, K, głównie to M, ta deklaracja wykazuje podatek należny, z tytułu tego jest płatna i w euro. I jak wiemy, ten podatek jest, mimo że jest płatny do Polskiego Urzędu Skarbowego, jest następnie transferowany do innego państwa członkowskiego, którym w stosunku na gdzie się zakończył transport, czyli to jest polski VAT na obcych stawkach, ale to jest polski VAT w sensie prawnym, natomiast w sensie fiskalnym to nie jest polski VAT i on jest przecież faktycznie w sensie prawnym płacony do Polskiego Urzędu Skarbowego, ale w sensie skutku fiskalnego jest przenoszony ten ciężar, skutek tego obciążenia do innego państwa członkowskiego. No i podatnicy, no, limit 42 tysiące jest bardzo niski, w zasadzie istotna część, jeśli nie większość podatników, którzy mają tego rodzaju sprzedaż wewnątrzwspólnotową na odległość,
są, no, no muszą rozwiązać ten problem, a rozwiązać go mogą w zasadzie tylko poprzez wybór tej procedury. Wiemy, że ta procedura jest po pierwsze niekorzystna fiskalnie dla państwa polskiego. Dlaczego? Bo ten, kto wybierze tę procedurę, płaci do urzędu skarbowego, tam w tych euro, podatek należny z tytułu tych czynności, a nie nadwyżkę podatku naliczonego nad należny. I ten podatek należny w całości staje się dochodem budżetowym państwa, gdzie była, gdzie się zakończył transport, czyli tam przewóz tego towaru. Czyli pod tym względem, płacąc do polskiego urzędu skarbowego, nie wzbogacam państwa polskiego, czyli nas wszystkich, tylko wzbogacam państwo konsumpcji. Zresztą zgodnie z tą w końcu sprawiedliwą, swoisty sposób zasadą, którą tak naprawdę rządzi podatkiem wspólnotowym, że czym kraj bogatszy ma bogatszego konsumenta, tym ma większe dochody budżetowe. No i właśnie tak się ma to zdarzyć. Dlaczego tak w Polsce zwalcza się w taki agresywny sposób politykę dochodową, że tam rozdawnictwo, tam różnego rodzaju takie stwierdzenia się mówi, że to jest w ogóle tam. Bo dzięki temu, jeżeli mamy bogatego konsumenta, czyli pogłębiamy rynek konsumpcji indywidualnej, tym wzrastają dochody budżetowe polskie, a nie dochody budżetowe. Kraj biedny jest biedny biedą konsumenta i jest za to karany niższymi dochodami budżetowymi z tytułu zarówno VAT-u, jak i akcyzy. W związku z tym te rozwiązania premiują kraje, które będą konsumować nasze towary. Czyli czym więcej towarów wyjedzie do tych państw, tym większe dochody budżetowe w Polsce zapłacone będą zasilały budżety tamtych państw, czyli nasz sukces wywozowy będzie zmniejszał nasze dochody budżetowe. I to jest po pierwsze. Po drugie, podatek naliczony z tego tytułu pozostaje w Polsce, bo jeszcze raz przypomnę, ten podatnik, który stosuje procedurę szczególną z rozdziału 6a, płaci co kwartał do końca miesiąca po kwartale podatek należny z tytułu tych czynności, nie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, czyli jeżeli on jest polskim podatnikiem, więc on wykaże podatek naliczony w polskiej deklaracji, tej składanej miesięcznie, czyli tej, która stanowi część od PKV7M czy K. I jeżeli nie starczy bieżącego podatku należnego, krajowego podatku należnego, to ci wszyscy podatnicy przyjdą po zwroty podatku. Tak. No bo nie będą mogli, przecież to są towary w Polsce kupione lub w Polsce wyprodukowane i trzeba je będzie sprzedać. Jeśli sprzeda się je właśnie w tej procedurze do sprzedaży, do której będzie zastosowana procedura szczególna, ta, która powoduje, że płacimy VAT, polski VAT na obcych stawkach i płacimy go do innego państwa członkowskiego, to będzie powodować, że zwiększy się ilość podmiotów, występ, które nie tylko nie będą płacić, one na pewno wszystkie będą płacić mniej o tą kwotę, natomiast najważniejsze, podatek naliczony zostanie w Polsce. Czyli trzeba będzie zwrócić tym podatnikom całość podatku naliczonego. Co jest oczywiste, względu wiemy, że to jest przecież terminy 60 dni, więc, a poza tym zawsze, kiedy podatnik występuje o zwrot, jest przedmiotem z oczywistych względów większego zainteresowania władzy, to oczywiście pogarsza, ja wiem, przecież kwartalnie płaci się tamten podatek, czyli nie co miesiąc, a co miesiąc można uzyskać zwroty. Nie, też co miesiąc uzyskamy, ale w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. No można tam 25 dni, ale to na rachunek VAT, co też może jest jakąś propozycją. Mówię o tym dlatego, że ten model, który wprowadzono teraz, on zmusza istotną część
podatników, zwłaszcza producentów, handlowców, którzy zdobywają rynki innych państw członkowskich, rynki konsumenckie, czyli dzięki umiejętności dostarczania konsumentom swoich towarów również poza terytorium Polski, będą musieli stosować tę procedurę. I w ten sposób staną się, mówiąc obrazowo, klientami polskich urzędów skarbowych w części dotyczącej nie zapłaty podatku, tylko zwrotów podatku, czyli kwota musi obiektywnie zwrotów wzrosnąć. Pytanie, czy tu jest, jak zostają zwroty, zadaje każdy pytanie, a czy to jest kryminogenne? Czy takie znakomite rozszerzenie skali zwrotów, czyli formalnie jak najbardziej należnych, no oczywiście to saldo zawsze, dochody budżetowe, jak wiemy, to jest nadwyżka wpływów nad zwrotami, czyli dochody budżetowe, te, które będziemy pokazywać w budżecie państwa, czyli te prawdziwe, czyli nadwyżka wpływów nad zwrotami, będzie oczywiście spadać. Czym większy nasz sukces ekonomiczny sprzedaży na terytorium innych państw członkowskich, tym dochody nasze będą budżetowe spadać. Czy tu będzie źródło, czy jest tu jakieś pole do nadużyć, czyli żeby wykazywać te zwroty jako w stylu wyłudzenia. Pamiętamy całą historię wymyślonej patologii w postaci krajowego odwrotnego obciążenia, którą, jak wiemy, przedstawiano. Wkład wspólnotowy to jest jedna z największych mistyfikacji, z którym mamy w ogóle w historii do czynienia, tego zbiorowego oszustwa, które służyło temu, aby stworzyć tą fałszywą świadomość i znaleźć tych wielu naiwnych, którzy się dali, byli potrzebni, aby dzięki za ich plecami wyłudzać zwroty VAT-u. Czy tu również ta słabość tego rozwiązania, czy pojawią się nowe formy oszustw podatkowych na procedurę szczególną? Oczywiście tak. No, oczywiście ja jestem najdalszy od tego, żeby w tym cyklu szczegółowo omawiać i jakby sprowadzić pośrednio instruktaż, bo naprawdę to nie jest moją rolą, w jaki sposób, nawet nie chciałbym pośrednio się do tego przyczynić, ale będzie, już są proponowane rozwiązania, w jaki sposób przy pomocy procedury szczególnej uzyskać właśnie ową korzyść w postaci nienależnych zwrotów, no bo przecież wiemy, że nawet przez sam fakt różnicy czasowej, że to jest rozliczenie kwartalne, a zwroty są w systemie miesięcznym, już chociażby to daje podstawę ku temu, żeby potem nie zapłacić podatku należnego, no bo przecież ktoś mówi tego podatku należnego, który wynika z tej deklaracji kwartalnej. No jak się nie zapłaci, no to się nie zapłaci, a zwroty te są, uwaga, należne. Tak. Zwroty z tytułu JPK V7M, czyli deklaracji krajowej, będą należne nawet wtedy, kiedy kwota zobowiązania podatkowego, które zostało to euro wpłacone po kwartale, nie zostanie zapłacone. Już samo to wskazuje na lukę, którą pozostawiono, taką zupełnie legalną, która będzie dawała na przykład możliwość stosowania złamanej ceny. Tyle na ten temat. Pewnie do tych rozwiązań styczniowych, lipcowych nieraz jeszcze wrócimy, a dzisiejszy temat był niejako zasugerowany przez słuchaczy, którzy mimo wakacji albo początku wakacji interesują się tymi rozwiązaniami, no bo weszły one w życie w tak niefortunnym momencie, jakim jest 1 lipca. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam na kolejne, mam odpowiedzieć na pytanie, czy cykl będzie kontynuowany mimo lata. Tak, będzie kontynuowany, bo mamy tyle zamówień ze strony naszych widzów, że będziemy się starali wywiązać z tych zobowiązań. To po pierwsze, a po drugie, mamy już swoich stałych słuchaczy i to dość dużą grupę, więc którzy nas zachęcają do
mimo że w zasadzie zaniku szkoleń online, to nie jest w istocie rodzaj szkolenia, to jest popularyzacja wiedzy zaawansowanej. Mam nadzieję, że dla Państwa przydatne. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Do widzenia.